Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z taką bardzo szybką i prostą, wielkanocną inspiracją. Chciałbym, żebyśmy sobie wykonali wspólnie taki woreczek ozdobiony właśnie motywem wielkanocnym. Może będzie go można na przykład wykorzystać, nie wiem, na jakieś pisanki wielkanocne albo jakieś jajka. Są osoby, które nie tylko na święta Bożego Narodzenia się obdarowują prezentami, ale też podczas świąt wielkanocnych różne takie drobne upominki sobie przekazują, więc myślę, że to by była taka fajna alternatywa, żeby sobie właśnie taki element i taki właśnie woreczek zrobić. Będziemy potrzebować do tego zwykły woreczek bawełniany. Nie pamiętam, jaki on jest rozmiarów, ale on jest ściągany właśnie na takim, przy pomocy takiego sznureczka. Jakiś taki drobny, mały element z serwetki wielkanocnej. Ja mam akurat taki z takim króliczkiem. Będziemy potrzebować, jeżeli będziemy chcieli zrobić woreczek, że tak powiem, wodoodporny, który będzie można na przykład wyprać, to można użyć do tego kleju do dekupaż na tkaninach. Jeżeli nie będziemy tego... Oj, zawrócił się. Jeżeli nie będziemy tego woreczka prać, nic, nie będziemy go moczyć, można go przykleić zwykłym klejem do dekupażu. Ja sobie dzisiaj użyję tego kleju na tkaninach, ponieważ no, każdy, kto zajmuje się techniką dekupażu, to zwykłym klejem przyklejał. Niekoniecznie może każdy testował i wypróbowywał klej do dekupażu na tkaninach. Ja mam, to jest firmy Daily Art. Więc żeby nie przedłużać, zabierzemy się do pracy. Przede wszystkim zaczniemy sobie od rozdzielenia naszej serwetki. Nie jest to łatwe, ale jakoś sobie poradzimy. Jedną warstwę mamy rozwarstwioną. Zaraz się zajmiemy drugą. Mogłem to zrobić wcześniej, ale jest i druga warstwa. I to będziemy sobie przyklejać na nasz woreczek. Przed przyklejeniem musimy sobie, żeby nie zmoczyć woreczka z drugiej strony, musimy sobie przygotować i włożyć sobie naszą do środka koszulkę, do taką zwykłą do dokumentów. Po prostu najzwyczajniej w świecie, tak jak już wspomniałem, żeby sobie tego woreczka nie przymokło. Może to będzie. A co, nie włoży mi się? Więcej zagnę tak niż na środku, to no jaka uparta jest ta koszulka, to ja nie mam. O, dobra, weszło. I teraz sobie tutaj przykładamy sobie nasz motyw. I przy użyciu właśnie tego kleju, ja sobie go tutaj troszkę wycisnę, i przy użyciu tego kleju będziemy sobie nasz motyw przyklejać
do naszego woreczka. Pamiętajmy, żeby najlepiej to robić od środka do brzegów. Mamy przyklejone. Tutaj sobie ten nadmiar sobie ściągamy i po prostu sobie to teraz będziemy po pierwszym wysuszeniu warto sobie jeszcze raz tym naszym klejem przejechać po naszym obrazeczku, żeby go jeszcze lepiej zabezpieczyć. I ponownie jest już wysuszony. Wyciągamy sobie ze środka naszą koszulkę. I teraz, żeby już całkiem zabezpieczyć ten nasz woreczek, przekładamy sobie go na lewą stronę. Wkładamy sobie do środka kawałek papieru do pieczenia. Na wierzch dajemy również papier do pieczenia i będziemy po prostu żelazkiem przyprasujemy sobie jeszcze tą serwetkę. Żelazko ustawione na dwie kropki. Sobie. Już mamy papier do pieczenia usunięty z wierzchu i ze środka naszego woreczka. Na tym etapie nasz woreczek jest wodoodporny, można go prać. Ja niestety na tym etapie moją wodoodporność mojego woreczka zakończę, ponieważ teraz chciałbym sobie go ozdobić. A będę to robił przy użyciu białej koronki bawełnianej. Tak. I będę ją... Znaczy, mógłby być ten woreczek dalej na etapie, że tak powiem, wodoodporności. Z tym, że musiałbym tą koronkę, którą teraz przyklejam, musiałbym po prostu przyszyć. A że ja chcę przykleić, więc nasz woreczek już na tym etapie nie jest wodoodporny. Tak, teraz sobie dotniemy tutaj następną część naszego. Tak, o. Tu. Tak, posmarujemy sobie klejem.
następny kawałek. Myślę, że tak wystarczająco się to będzie wszystko trzymać na tym kleju na gorąco. I ostatni kawałek. I mamy zrobioną taką ramkę z naszej bawełnianej koronki. Tak. Ja sobie jeszcze tutaj te rogi podkleimy jeszcze sobie tym klejem, żeby się to wszystko fajnie trzymało. Tutaj na rogu sobie jeszcze przykleję takiego guzika. O, to będzie dodatkowa taka ozdoba naszego woreczka. A na guziczku ze zwykłego sznurka zaraz sobie zwiążę kokardkę i też ją sobie wyrównamy wszystko i taką kokardkę sobie tutaj na nasz guziczek dokleimy. Dobra. I tak by się prezentował nasz woreczek. Poczekamy, żeby to wszystko sobie elegancko wszystko doschło. Można jeszcze tutaj śmiało z drugiej strony ozdobić, ale ja to zrobię tylko z jednej strony. Zawsze woreczek można sobie ściągnąć, zamknąć. On oczywiście całkiem będzie inaczej wyglądał, jeżeli coś będzie do środka włożone, ale właśnie z takim motywem wielkanocnym na jakieś jajka czy pisanki, taki woreczek jak najbardziej się sprawdzi. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli nie chcemy woreczka prać, można zwykłym klejem do dekupażu przykleić nasz motyw serwetki, a jeżeli chcemy, żeby woreczek był wielokrotnego użytku i posłużył nam przez kilka sezonów, używamy wtedy kleju do tkanin, serwetkę przyprasowujemy i oczywiście wszystkie te elementy, które są przyklejone, tak jak tutaj przyklejałem, oczywiście wtedy wszystkie elementy przyszywamy. Ja robię woreczek jednorazowy. Chciałem wam tylko właśnie pokazać, jak korzystać z takiego kleju. Wszystkie elementy są już tutaj przyklejone. Myślę, że nic nie odpadnie. Nie mam właśnie nic takiego, żeby wam włożyć, żeby coś do środka i żebyście zobaczyli, jak. Pchamy do środka. Proszę bardzo. I tak się prezentuje woreczek. Woreczek wielkanocny. Włożyłem troszkę ręcznika papierowego do środka, żebyście widzieli, jak to się wszystko prezentuje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do wykonania takiego woreczka. Myślę, że bardzo fajny pomysł i
Nawet i na dekoracje, jeżeli ktoś by nie chciał komuś wręczać czy coś, można sobie zawsze taki woreczek wielkanocny postawić i też będzie fajny pomysł na dekorację. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam oczywiście do wykonania takiego woreczka. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i projektami. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama. Linki oczywiście podam w opisie i do usłyszenia w następnym.